W ABC Domu dziś bardzo świąteczny klimat. Opowiem o dwóch trikach, za pomocą których bardzo szybko i bardzo łatwo udekorujecie dom na święta. Witajcie na pokładzie Greenkanu. Zaczynamy! Więcej od połowy października pojawiają się pytania od naszych czytelników, napływające do redakcji pytania dotyczące dekoracji świątecznych, a dokładnie jednego tematu. Co zrobić, żeby pięknie udekorować dom, ale nie zbankrutować przy tym? Zawsze pytacie mnie o to samo, jak ja to robię, że nasz dom jest zawsze co roku taki bardzo świąteczny i że mam nowe dekoracje. No to teraz słuchajcie, zdradzę Wam sekret. My nie mamy nowych dekoracji. Rzeczywiście co roku jakąś małą pulę kupujemy, jeżeli chcę zmienić kolorystykę na dany rok dekoracyjną, ale zazwyczaj korzystam z tak zwanej bazy. Baza to są te akcesoria, które służą mi do dekorowania świątecznego domu, które mamy naprawdę od kilku lat. No i teraz pierwszy z trików, o którym chcę Wam opowiedzieć. Jeżeli chcecie pięknie udekorować dom na święta, nie musicie wcale mieć mnóstwa ozdób, przynajmniej ja ich nie mam. Ale co powinno być w świątecznym domu? Tkaniny. To tkaniny, słuchajcie, robią klimat danego okresu, właśnie na przykład świątecznego. I to właśnie za ich pomocą najszybciej, bo dosłownie w parę minut, zmienicie wszystkie dekoracje i w ogóle cały anturaż w domu. Począwszy od poduszek dekoracyjnych, poprzez pokrowce na meble, czy jakieś małe dodatki, na przykład tekstylne pojemniki na chlebek albo tak jak u mnie na owoce. I na przykładzie naszego domu widać, że taką tkaniną, po którą ja sięgam naprawdę już od kilku lat, jest krata. Typowa świąteczna krata. Krata, którą już kilka lat temu kupiłam sobie w dekorii najpierw właśnie jako poszewki na poduszki. Tak na próbę, bo ja nie do końca byłam przekonana, czy to rzeczywiście będzie to i czy ta czerwień, której tak unikałam przez wiele lat, zagra nam tu w domu. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Kratę pokochaliśmy wszyscy domownicy. I od tego roku cyklicznie coś tam malutkiego sobie dokupuję, bo to jest sztandarowa tkanina w dekorii. Kratę bardzo lubię. W tym roku na przykład dokupiliśmy sobie właśnie pokrowiec na podnóżek, który służy też nam jako taki malutki stoliczek. I do tej kraty dobieram sobie dopiero jakieś takie małe dekoracje. I też słuchajcie, drugi trik, jeśli chodzi o dekorowanie domu. Nie trzeba kupować gotowych rozwiązań, wystarczy naprawdę sięgnąć po to, co mamy, jak zwykle Greenkanu, no ale to, co mamy w szafkach kuchennych, albo to, co możemy przynieść ze sklepu. I o tej porze roku są to pomarańcze. Ja na przykład robię właśnie ozdoby z płatków ciętych z pomarańczy i ususzonych, albo to, co przynosi natura, czyli na przykład w moim domu są to szyszki. Szyszki, które zebrane zostały w naszym lesie, już właśnie jesienią, wysuszone, leciutko pobielone i właśnie na przykład taki mój trik dekoracyjny, to jest piękna patera na ciasta. W klosz nakładamy dużo szyszek aż po sam czubek, przykładamy dno, odwracamy i mamy super świąteczną dekorację, którą zrobicie, nie wiem, w 2 minuty? Nawet chyba nie. Oczywiście też gałązki świerkowe do tego dochodzą, albo gałązki stój, zależy co lubicie. Przed samą Wigilią będziemy oczywiście ubierali choinkę, ale w grudniu, bo my się lubimy dekoracjami pocieszyć trochę dłużej, w naszym domu właśnie pachnie świerkiem albo sosną. W ogrodzie ucinam sobie małe gałązki i gdzieś je po prostu w różnych miejscach domu wkładam do wazonów. A do gałązek świerkowych, do plasterków pomarańczy i do szyszek dodałabym jeszcze jeden element – orzechy. Orzechy, które też właśnie wkładam do jakichś paterek, do naczyń przeszklonych, żeby właśnie można było na nie patrzeć.
naprawdę, słuchajcie, takie malutkie rzeczy, nawet te spożywcze, bakalie w miodzie na przykład, to są wszystko dekoracje już same w sobie. Wcale nie trzeba kupować nie wiadomo ile ozdób i bombek, żeby poczuć klimat świąt w domu. Na pewno zauważyliście w trakcie filmu obrazy, które się pojawiały. To były zdjęcia nasze świąteczne, właśnie domowe, trochę z elementami czerwieni z zeszłych lat. Jakby dowód na to, że rzeczywiście ta krata w naszym domu sobie jest po prostu co roku. Naprawdę, słuchajcie, tkanina to jest najprostszy, tkanina i natura to są dwie najprostsze, najcudowniejsze, najszybsze i najłatwiejsze dekoracje, po jakie w ogóle tylko możemy sięgnąć. I nie obawiajcie się tego, że Wy nie dacie rady czegoś udekorować, bo uwierzcie mi, włożone elementy do jednego naczynia, tylko musi być dużo tych elementów, plus gdzieś gałązka świerku w tle, plus światełka, bo właśnie o tym jeszcze chciałabym Wam opowiedzieć, to jest gwarantowany sukces. A jak jesteśmy już przy tych światełkach, ja kilka lat temu odkryłam takie światełka na druciku, druciaczki na nie mówię. Są bardzo delikatne, eteryczne, łatwo się układają, bo je można w każdą formę właściwie ułożyć. Te światełka macie w dwóch takich możliwościach, do prądu normalnie tradycyjnie podłączane i na baterie. Te na baterie później można nawet wykorzystać właśnie w dekoracji stołu na przykład wigilijnego. Mam nadzieję, że te moje dwa triki takie domowe, które od lat wykorzystuję u nas w domu, dla Was staną się inspiracją albo obudzą Was wiarę we własne możliwości dekoratorskie, bo tak naprawdę to, co ja dziś przygotowałam dla Was do tego filmu, spokojnie Wy możecie zrobić dokładnie w pół dnia nawet. To teraz tak, ja się z Wami już pożegnam, na króciutko oczywiście, bo my jak zwykle tradycyjnie widzimy się za kilka dni, ale żeby Was tak nie zostawić samym do widzenia, to zostawiam Was z inspiracjami i z tymi ładnymi, świątecznymi obrazkami. Mam nadzieję, że staną się one dla Was inspiracją do własnych dekoratorskich poszukiwań. A na razie do usłyszenia za kilka dni tradycyjnie. Joy to the world, the Lord.